Pomódlmy się, zacznijmy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, daj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa Pana naszego. W dniu, w którym wspominamy nawiedzenie Matki Bożej, dziękujmy jej za nawiedzenia majowe tegoroczne, za spotkania z nią, za otrzymane łaski, za wszystkie modlitwy, za to, co dzięki jej stawiennictwu otrzymaliśmy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Maryjo, ze sceny nawiedzenia, módl się za nami. Święty Józefie, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witam Was serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu. Patrzymy na postać świętego Józefa. Nic nie powiedział, a to, co zostało o nim zapisane w Ewangeliach, jest kopalnią informacji i możemy rzeczywiście tę postać poznać od strony duchowej, choć nic nie powiedział, bardzo głęboko. Na dzisiaj mamy fragment zawarty w Ewangelii Łukasza, a więc otwórzmy sobie Ewangelię Łukasza. Chodzi o tajemnicę ofiarowania Jezusa w świątyni. To jest rozdział 2, wersety od 22 do 38. Jest to stosunkowo długi fragment tekstu. I ten tekst o ofiarowaniu Jezusa w świątyni ma trzy jakby akty czy sceny. One są ze sobą ściśle powiązane. Pierwsza dotyczy samego ofiarowania Jezusa. I właściwie ona jest najważniejsza, bo potem z tym ofiarowaniem Jezusa wiążą się dwa spotkania świętej rodziny. Z kim? Ze Symeonem i ze świętą Anną, prorokinią. Mamy takie dopełnienie tej sceny ofiarowania poprzez te dwa spotkania. One jakby, powiedzmy, pogłębiają to, co się dokonało w tej scenie ofiarowania, w której Józef ma szczególną, wyjątkową rolę. Właśnie Józef. Popatrzmy na pierwsze wydarzenie, czyli na tę scenę ofiarowania. Werset 22 do 24. Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia, według prawa mojżeszowego, przynieśli dziecię Jezus do Jerozolimy, aby przedstawić je Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie pańskim. Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie zgodnie z przepisem prawa pańskiego. Pobyt świętej rodziny w Jerozolimie wiąże się z wypełnieniem prawa mojżeszowego, prawa pańskiego. W tym fragmencie, który przeczytałem, zauważcie, aż trzykrotnie ewangelista nawiązuje do tegoż obowiązku wypełnienia prawa. To by świadczyło o tym, że święta rodzina jest wierna Bogu, wierna woli Bożej, wyrażonej oczywiście w prawie mojżeszowym, w prawie żydowskim. Czego dotyczyło to prawo? Dotyczyło narodzin Jezusa, narodzin dziecka. Jeżeli matka urodziła córkę, to pozostawała w stanie nieczystości aż 80 dni. Natomiast jeżeli urodziła syna, 40 dni. Patrzcie, jesteśmy w czasach Starego Testamentu, 80 albo 40 dni. Prawda? Czyli te przepisy dotyczyły no właśnie matki, która musiała, ponieważ była nieczysta, nie mogła uczęszczać do świątyni, dotykać rzeczy świętych, musiała po tym czasie właśnie tych 40 czy 80 dni dopełnić obrzędu oczyszczenia. I oczywiście ten obrzęd oczyszczenia polegał na tym, że trzeba było złożyć ofiarę, podwójną ofiarę. Pierwsza ofiara to jest ofiara całopalenia z jednorocznego baranka. Natomiast druga ofiara to była ofiara przebłagania złożona z młodego gołębia albo synogarlicy.
oczywiście do wyboru, czyli ofiara ta pierwsza całopalna z baranka jednorocznego i ta ofiara przebłagalna z tego młodego gołębia albo synogarlicy. No ale prawo też ono uwzględnia ludzi biednych, ubogich. I tutaj ewangelista notuje, że święta rodzina należała do takiej rodziny, do rodziny biednych ludzi, ubogich. I prawo zwalniało tę biedną rodzinę z tej ofiary całopalnej, no bo jednoroczny baranek, kupić go, złożyć w ofierze, no to wydatek spory. Dlatego zamiast tej ofiary całopalnej z baranka rodzina wybierała sobie albo tego młodego gołębia, albo synogarlicę i składała podwójną ofiarę. Ofiara całopalna i ta druga ofiara przebłagalna to właśnie te dwa ptaki, więc stąd mamy tutaj w Ewangelii, że mieli złożyć w ofierze parę synogarlic lub dwa młode gołębie. Albo to, albo to. Przypuszczam, że Józef kupił no właśnie synogarlicę, dwie, no i złożono to w ofierze na oczyszczenie matki po porodzie. To jest to pierwsze prawo, czyli pobyt świętej rodziny w Jerozolimie związany był no właśnie z oczyszczeniem matki, a jako ubodzy składali tę podwójną ofiarę z synogarlic albo właśnie z tego młodego gołębia. Przypuszczam, że to chodziło o ofiarę z tych dwóch synogarlic. Ale ojciec rodziny miał także prawo, jeżeli urodził się w rodzinie syn pierworodny, to musiał go ojciec wykupić pierworodnego. Dlaczego? Bo pierworodny, zgodnie z przepisami prawa żydowskiego, należał do Boga. Oczywiście od tej ofiary byli zwolnieni tego wykupienia kapłani, czyli synowie rodów kapłańskich. Dlaczego? Bo oni byli dedykowani już poprzez to, że pochodzili z tego rodu, do służby pańskiej. Natomiast wszystkie dzieci pierworodne, chłopcy pierworodni, musieli być tutaj wykupieni. I ten obowiązek spoczywał na barkach ojca. Czyli Józef jako ojciec no także musiał wykonać ten przepis prawa. Za sumę 5 syklów srebra wykupywał syna i oczywiście te pieniądze szły na utrzymanie kapłanów. Wiadomo, tak samo te ofiary, które składano, to wiadomo, trzeba było kupić baranka, kupić te ofiary. To wszystko szło na utrzymanie stanu kapłańskiego czy świątyni. Czy Józef uiścił tę ofiarę? Z pewnością tak. Ale zauważcie, tutaj mamy w Ewangelii pewien akcent postawiony nie na samą ofiarę, bo nie mamy nic powiedzianego o tym, że on złożył te 5 cyklów srebra, wykupując właśnie syna. Wiedział przecież Józef, że Jezus jest synem Ojca Niebieskiego. On jest ojcem tylko ziemskim. Józef wiedział, że przecież Jezus jest święty, jest poświęcony Bogu, bo jest Synem Bożym. Dlatego dostosowuje się do prawa żydowskiego, to prawda, ale ma świadomość, że jego syn nie potrzebuje wykupu, choć nie pochodzi z rodu Lewiego, tylko wiadomo, że pochodzi z rodu jakiego? Dawidowego, czyli z pokolenia Judy. Dawid z pokolenia Judy, czyli no, ponieważ prawo takie było, Józef na pewno to uczynił, czyli wykupił syna, ale ewangelista akcentuje bardziej tę scenę ofiarowania. Popatrzcie do tekstu. Mamy w wersecie 22 słowa, przynieśli je, czyli dziecię, syna, do Jerozolimy, aby przedstawić Panu. Przedstawić Panu, czyli ofiarować. Ofiarować, jak to, po co ofiarować? Na służbę Bożą. Jezus nie potrzebował być ofiarowanym na służbę Bożą, bo przecież był Synem Bożym. Po to stał się człowiekiem, żeby wysłużyć nam zbawienie. Czyli On jest od początku święty, On jest od początku poświęcony Bogu. Ale właśnie Józef potwierdza to w tej scenie ofiarowania. W tym celu właśnie przynieśli Jezusa do świątyni. Choć prawo właściwie nie zobowiązywało, żeby przychodzić z dzieciakiem, przynosić go do świątyni. Wystarczyło tylko złożyć ofiarę,
wykupić go, składając ofiarę. Ale święci rodzice przynieśli syna do świątyni po to, żeby w miejscu świętym ofiarować go na służbę Panu Bogu, co, jak mówię, nie było koniecznością, ale oni to czynią, żeby wypełnić prawo, ale podkreśla ewangelista właśnie bardziej nie uiszczenie opłaty, nic o niej tutaj nie ma mowy, tylko ewangelista podkreśla właśnie to ofiarowanie, czyli przedstawienie Panu pierworodnego. Czego możemy się uczyć od Józefa z tej sceny? Bo my patrzymy na niego. Tutaj w tym fragmencie o ofiarowaniu, właściwie jeden raz tylko popatrzcie do wersetu 33. Jego ojciec i matka dziwili się temu. Do tego jeszcze dojdziemy. Czyli tylko tutaj jeden raz mowa jest o Józefie jako ojcu. Tak, ale wszystkie czasowniki, no wszystkie może nie do końca, bo niektóre odnoszą się tylko do Maryi, dotyczą Józefa. Czyli co ten Józef uczy nas z tej sceny ofiarowania, w którym on jest tutaj obecny przy Maryi? Czego nas uczy? No wypełniania woli Bożej. Wypełniania woli Boga, które jest zawarte w Bożym prawie. Wiadomo, dla nas tym prawem Bożym jest Ewangelia. Dla nich była Tora, były przepisy prawa żydowskiego i tutaj Józef, choć nie był do końca zobligowany, jednak wypełnia to prawo. Czyli Józef jest przykładem wierności Panu Bogu i nie szuka usprawiedliwienia, choć jest człowiekiem ubogim, to jednak na tyle, na ile może, zachowuje to prawo. Oczywiście tutaj posługuje się tą licencją, że ubodzy mogli składać zamiast tej ofiary całopalnej z baranka tę ofiarę właśnie z tej synogarlicy czy z tego młodego gołębia. On to sankcjonuje, tak, ale jest wierny Bożemu prawu. Zauważcie, ta wierność Bogu, ona tutaj jest pokazana w kontekście świątyni, w kontekście modlitwy, Bożego prawa. Czyli żeby być wiernym Panu Bogu, trzeba ten kontekst mieć jakby w świadomości. Nie będzie wierny Panu Bogu ten, który się nie modli, który nie ma relacji z Panem Bogiem, który dla niego prawo Boże jest obce, dalekie, ma gdzieś. On żyje tylko doczesnością, ziemskim życiem. Czyli wierność Panu Bogu jest jakby zależna od tej relacji z Panem Bogiem. Poza ofiarami materialnymi dla Józefa ważniejsze jest ofiarowanie Jezusa. Oczywiście ofiary materialne są ważne. Prawo nawet zwalniało biednych od tych ofiar, no bo z czego mieli składać ofiary? Ważniejsze jest ofiarowanie siebie Panu Bogu. Czyli Józef przynosi Jezusa do świątyni, choć nie musiał tego czynić, ale przynosi, żeby ofiarować go Bogu w tym miejscu najświętszym dla Izraela. Czyli czego nas Jezus, Józef uczy? Uczy nas ofiarowywać siebie i to, co jest dla nas najważniejsze Panu Bogu. Rodzice nie powinni uciekać od ofiarowania swoich dzieci Bogu. Oczywiście czynią to przez chrzest, ale potem oczywiście akty błogosławieństwa, modlitwy, czyli to ofiarowanie dziecka Bogu, nawet poprzez jakiś znak, który nosi, czy medalika, czy różańca, to jest rzecz bardzo ważna, żeby dziecko miało świadomość, że ono przynależy do Pana Boga. Nie jest tylko własnością rodziców. Owszem, rodzice dają życie, tak. Józef był tylko ojcem ziemskim, natomiast ojcem Jezusa był Bóg Ojciec, prawda? Ale Józef poczuwa się do tego, żeby dziecko było ofiarowane właśnie Bogu. Czyli Józef uczy nas tej praktyki ofiarowywania siebie i swoich dzieci Panu Bogu. Panu Bogu. To jest oczywiście rzecz bardzo, bardzo ważna. Jeżeli rodzice zapominają o tym, dzieci będą odchodzić od Pana Boga. Nieraz rodzice boleją nad tym, że no niby byli ofiarowani, ochrzczeni, tak, ministrantami byli, a teraz gdzieś daleko są. Różne są te ludzkie drogi, ale nie należy rezygnować, nawet jeżeli odchodzą, z tego, żeby im towarzyszyć. Józef będzie nam pomocą, orędownikiem u Boga. Ofiarował Jezusa Ojcu Niebieskiemu, on nam będzie pomagał także w tym, żebyśmy mogli ofiarować swoje dzieci,
i siebie, to co mamy najcenniejszego, Bogu. To jest pierwsza scena. Druga scena albo drugie wydarzenie, spotkanie z Symeonem. To jest dłuższy fragment, bardzo ciekawy, wersety od 25 do 35. A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy, pobożny, wyczekujący pociechy Izraela. Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Z natchnienia więc ducha przyszedł do świątyni. A gdy rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z nim według zwyczaju prawa, on wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. A jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, matki jego: oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą, a twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Po opuszczeniu dziedzińca dla kobiet, święta rodzina idzie dalej w głąb świątyni i dochodzi do spotkania właśnie z Symeonem. Imię Symeon znaczy Bóg wysłuchał. Bóg wysłuchał. Bardzo piękne imię Symeon. Zauważmy jego charakterystykę. Niezwykły człowiek. Ewangelista poświęca mu kilka takich szczegółów bardzo istotnych, które charakteryzują jego postać. Popatrzcie, człowiek imieniem Symeon, czyli Bóg wysłuchał, był to człowiek sprawiedliwy i pobożny. Co to znaczy był sprawiedliwy? Nie tylko przestrzegał prawa, ale sprawiedliwość w Starym Testamencie oznacza wierność Panu Bogu. Ona jest tutaj dopełniona tym słowem pobożny. Pobożny nie w sensie, powiedzmy, tylko jakiejś takiej pobożności zewnętrznej, tylko wierności Panu Bogu. Pobożność, owszem, wiadomo, musi się w czymś wyrazić, modlitwą, jakimś aktem, tak, ofiary, przyznania się do Pana Boga, ale przede wszystkim chodzi o właśnie relację, wierność Panu Bogu. To jest pierwsza cecha. Potem był to człowiek wyczekujący pociechy Izraela, czyli był człowiekiem, który należał do grupy, Stary Testament nazywa tych ludzi Anawim, czyli pokorni ziemi albo ubodzy ludzie. To ludzie, którzy oczekiwali na przyjście Mesjasza zgodnie z zapowiedziami proroków. Czytali proroków i prorocy, wiadomo, kreślą te rysy tego przyszłego Mesjasza, który przyjdzie, i oni właśnie w tym ubóstwie swoim, często w biedzie, byli otwarci na właśnie te zapowiedzi Boga. Kiedy one się spełnią? On wyczekiwał pociechy Izraela. Tą pociechą Izraela miał być Mesjasz. Dla nas pociechą jest Jezus. On jest wypełnieniem tych zapowiedzi prorockich. Jezus, to jest pociecha. Imię Jezus, jak mówisz, Jahwe Zbawicielem. Więc to jest największa pociecha, zwłaszcza w sytuacjach biedy, ubóstwa. Jezus jest moim Zbawicielem, prawda? I wreszcie trzecia cecha, najmocniej rozbudowana. Duch Święty spoczywał na nim. Zauważcie, mamy tutaj już określenie ducha Nowego Testamentu. Nie chodzi o Stary Testament, Duch Jahwe, Duch Święty. Duch Święty spoczywał na nim. Jeżeli Duch Święty spocznie na kimś, to go uświęca. Duch Święty spoczął na nim. Patrzcie, ten Duch Święty podpowiadał mu, co ma robić. I co mu podpowiedział? Objawił mu, że nie ujrzy śmierci, dopóki nie zobaczy Mesjasza Pańskiego. Tego właśnie oczekiwanego, tej pociechy, którą oczekiwał. Starzec blisko śmierci czekał na pociechę, kiedy ten Bóg wreszcie przyśle tegoż Mesjasza. I Duch Święty mu powiedział, że idź do świątyni, to go spotkasz. Tak, z natchnienia ducha, po raz trzeci wzmianka o duchu, przyszedł do świątyni. Gdy rodzice wnosili dzieciątko Jezus, by postąpić nim zgodnie z prawem, o tym wcześniej mówiłem. Co za piękny człowiek, te trzy charakterystyczne cechy.
sprawiedliwy, pobożny, wyczekujący pociechy Izraela, no i otwarty na Ducha Świętego. Prorok, niezwykły, niezwykły człowiek. I on wychodzi naprzeciw świętej rodzinie, zgodnie z podpowiedzią Ducha i patrzcie, musiał rzeczywiście mieć natchnienie. No bo tamtych rodzin czy rodziców z dziećmi może było więcej, nie wiem. Ale on właśnie w tym dziecięciu, który wnoszą do świątyni Józef i Maryja, rozpoznaje Mesjasza. Rozpoznaje Mesjasza, bierze w ramiona dziecię, nie wiem, nie wyobrażam sobie, jak to wyglądało, bierze w ramiona i wysławia Boga. Za co? Za ostateczne wypełnienie zapowiedzi prorockich. Dlatego mówi teraz, o władco, mamy modlitwę wieczoru, w komplecie odmawia się tę modlitwę, kiedy człowiek odchodzi, idzie na odpoczynek albo przechodzi na drugą stronę życia, to jest modlitwa właśnie wieczoru. Teraz przychodzi czas, żeby odejść. Dlaczego? Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie. Jak to ujrzały zbawienie? Zbawienie jest w Jezusie. Jezus jest Zbawicielem. Jeżeli ktoś wybiera Jezusa, wybiera zbawienie, czyli widzi zbawienie, ogląda zbawienie. My czasami chcemy, żebyśmy zobaczyli, jak to zbawienie może przychodzić. Popatrz na Jezusa, no i zobaczysz drogę do zbawienia. Więc on ujrzał zbawienie, tak, które Bóg przygotował dla kogo? Nie tylko dla Izraela, na chwałę ludu Izraela, ale przygotował wobec wszystkich narodów, dla wszystkich narodów. Patrzcie, mamy więc już uniwersalizm tutaj zbawczy. Ja myślę, że wtedy Józef i Maryja, kiedy to usłyszeli, otrzymują co? Potwierdzenie tego, co oni wcześniej doświadczyli. Ale to była tajemnica ich słodka. Oczywiście Maryja, dzisiaj mamy scenę nawiedzenia, kontemplujemy ją, bo święto nawiedzenia. Elżbieta wita ją, skądże matka Pana przychodzi do mnie. A skąd ona wiedziała? No Duch Święty. Dzieciątko poruszyło się w jej łonie, wita Maryję, no właśnie Jan. I ona odczytała w tym właśnie znak Boga, prawda? No i wita ją jako matkę Pana. Skądże mi to? Teraz Maryja i Józef, kiedy słyszą Symeona, to otwierają oczy, a to ta prawda staje się już szersza. Inni ludzie też już o tym wiedzą. A skąd wiedzą? No bo Bóg działa. Czyli jeżeli Bóg działa, no to On działa nie tylko w tych wybranych, najbliższych Mu, ale także w tych może dalszych, ale pokornych, ubogich, którzy oczekują pociechy Izraela. No i Bóg daje im odczuć, że On działa, że jest. Na pewno to odkrycie przez Józefa i Maryję tego faktu napełniło ich radością, umocniło. Prawda o Jezusie, Zbawicielu, staje się obecna pośród ludzi. Mówi o tym ten biedny starzec Symeon, który ma krok do śmierci. Ale ta prawda staje się obecna. Mówi się o niej w świecie. Nie tylko o tym wiedzą Maria i Józef, ale ten Symeon wie, doświadczony człowiek, to też autorytet, no bo starzec, prawda, prorok, taki nie byle kto, choć na zewnątrz być może ubogi, biedny, ale no właśnie pełen Ducha Świętego. I na koniec mamy tutaj prysznic. Na kogo? Nie na Józefa, na Maryję. Być może dlatego, że jak tradycja mówi, Józef nie doczekał śmierci Jezusa. Odszedł pewno przed rozpoczęciem publicznej działalności Jezusa. Natomiast Maryja dotrwa do końca, aż po krzyż i dalej. I dlatego Symeon mówi jej właśnie o tym, że misja Jezusa będzie naznaczona krzyżem, cierpieniem i w którym będzie ona miała swój udział. Tutaj Symeon kreśli obraz świata, który otwiera się i zamyka na Jezusa. Oczywiście chodzi tutaj o świat żydowski, ale ten świat dzisiaj jest szerszy i wiadomo, ludzie przyjmują Jezusa albo go odrzucają. Więc dlatego on mówi Maryi, oto ten dzieciak, przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu. Na upadek i na powstanie. No tak jest, było, jest i będzie. Jezus jest na upadek i na powstanie wielu.
na powstanie tym, którzy wierzą, przyjmują Go jako Zbawiciela, na upadek tym, którzy się zamykają, a mają możliwość, słyszą o Nim, ale nie przyjmują. Zamknięci są na Jego zbawienie. W związku z tym czeka ich upadek. Tutaj nie ma mowy o jakimś potępieniu może, no ale w perspektywie najdalszej, kto wie, kto wie. I Jezus mówi Symeon do Maryi, będzie znakiem, znakiem, będą się Mu sprzeciwiać. Będą się Mu sprzeciwiać. Znak, no znak krzyża dzisiaj też budzi sprzeciw. Będą się Mu sprzeciwiać. Te historie się ciągle powtarzają. Natomiast bezpośrednio do Maryi dotyczą te słowa końcowe. Duszę Twą przeniknie miecz, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Czyli Maryja będzie miała udział w tej tajemnicy Jezusa, który jest Zbawicielem, ale za cenę no, uniżenia, cierpienia, sprzeciwu, męki i śmierci. Choć tutaj o śmierci wyraźnie się nie mówi, ale no, w perspektywie tak ona tutaj jest obecna. Józef słysząc to proroctwo, on tutaj milczy. Maryja też nic nie odpowiada. Przyjmują, kontemplują te słowa w milczeniu, ale na pewno, kiedy Józef słyszał o tym, to z jeszcze większą miłością stanął przy Maryi i Jezusie. No bo jeżeli się słyszy, że jeżeli Jezus jest prześladowany, jest znakiem sprzeciwu, no to co? Mamy tylko głowę w piasek chować, stanąć jeszcze mocniej przy krzyżu, przy Jezusie. Józef tutaj może być właśnie przykładem dla nas takiego odważnego stanięcia przy Jezusie, przy Maryi, kiedy no, jest odrzucany, kiedy jest znakiem sprzeciwu. To jest właśnie szczególna też lekcja wiary dla Józefa. On te lekcje zdawał od początku, ale ta lekcja wiary prowadzi, jak mówię, do spotkania jeszcze większego z Jezusem, bo trudności, cierpienia, przeciwności nie powinny nas odgradzać od Boga, Jezusa, ale no jakoś mobilizować do tego, żeby ofiarować je, łącząc z ofiarą Jezusa. Więc Józef przyjął proroctwo Symeona, Maryja, on po niej, no i całkowicie poświęcił się Jezusowi i Maryi. I jest naszym orędownikiem, można by powiedzieć, w tym doświadczeniu czego? Ofiarowywania się Bogu. Ofiarujesz się Bogu, Symeon zapowiada, czeka cię cierpienie. Taka jest droga Mesjasza. No więc jeżeli wybierasz go, no to bądź świadom tego, że ciebie też spotka, będziesz znakiem sprzeciwu. No i czasami ktoś wierzący, to jest znakiem sprzeciwu, wyrzucą go z pracy, tam go będą dyskryminować, może dzisiaj są prawa ludzkie, więc można się odwoływać, procesować, tak? I to są przypadki, wiele takich przypadków jest w życiu, że jest się znakiem sprzeciwu. Nie należy wtedy, oczywiście tutaj potrzeba roztropności, nie należy powiedzmy walczyć tak bezmyślnie, tylko no właśnie jednak stanąć przy Jezusie, ale roztropnie, mężnie, no tak jak Józef. No i trzecie wydarzenie, ostatnie, to są wersety 36 do 38, krótsze. Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa 7 lat żyła z mężem, pozostała wdową. Liczyła już sobie 84 lata. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem. Krótsza scena, ale zauważcie znowu, mamy większość tego tekstu tutaj poświęcona jest prezentacji tej postaci. Niezwykła znowu kobieta. Mamy, Łukasz się lubuje w parach. Pokazuje kobietę i mężczyznę. Te pary oczywiście często się pojawiają w jego Ewangelii, albo dwie kobiety czasami, albo mężczyzna, kobieta, prawda? Zaraz na początku przecież Ewangelii stawia Łukasz, Jan Chrzciciel, Jezus, prawda? A tutaj mamy Symeon i Anna. Symeon i Jan. Popatrzmy na tę jej charakterystykę. Nazywana jest prorokinią. Anna znaczy napełniona łaską. Anna. To wynika też z tej tutaj jej postawy, bo ona jest bardzo pięknie tutaj opisana. Prorokini, co wcale nie oznacza, że prorokowała. To znaczy prorokini obdarzona duchem.
prorokuje także, bo tutaj te słowa, które wypowiada pod adresem Jezusa, są proroctwem. Tak, ale jest bogobojną osobą, obdarzoną duchem, podobnie jak Symeon. To są ludzie duchowi, otwarci na Bożego Ducha. Jest córką Fanuela, mamy ojca nawet wymienionego, co jest rzadko się zdarza w Biblii, bo wejść do Biblii po imieniu to jest sztuka. Symeon po imieniu, nie mamy jego ojca podanego, ale Anna ma. Córka Fanuela z pokolenia Asera. To pokolenie oczywiście było bogatsze, więc pochodziła z jakiejś tam zamożniejszej rodziny pewno. Mamy następną cechę, była wdową, podeszła w latach, tak, 84 lata, 7 lat tylko żyła z mężem. No więc patrzcie, 7 lat, no, czyli tą wdową już była spory czas. A wdowa to jest osoba w Biblii, która jest pod specjalną protekcją Boga, ale równocześnie jest osobą, która jest no, biedna. Stąd na przykład w liście do Koryntian tam mamy cały szereg wskazówek dotyczących, jak to opiekować się wdowami we wspólnotach chrześcijańskich. I potem jeszcze jedna rzecz bardzo ważna, mianowicie nie rozstawała się ze świątynią. To znaczy nie spała w świątyni, ale pewno codziennie przychodziła do świątyni, no i miała czas na co? Na służbę Panu Bogu i ta służba Bogu, zwróćcie uwagę, ona nie była kapłanką, żeby składała ofiary, ale ta służba Bogu wyrażała się w czym? W postach i modlitwach, dniem i nocą. To wyrażenie dzień i noc znaczy nieustannie, 84 lata, ale stać ją było na posty, codziennie w świątyni, nie rozstawała się z świątynią. No patrzcie, co za kobieta. I teraz mamy na końcu, właściwie jeden werset tylko poświęcony jest jej proroctwu, jej słowom. Czym one się różnią od słów Symeona? Symeon, owszem, widzi w Jezusie, w dzieciątku, wypełnienie nadziei Izraela, Zbawiciela, ale zapowiada mękę. Krzyż będzie znakiem sprzeciwu, twoją duszę przeniknie miecz. Natomiast Anna pokazuje bardziej perspektywę radosną. Ciekawa rzecz. Ona była doświadczona bardziej pewno jak Symeon, biedą, samotnością, ale pokazuje perspektywę, właściwie można by tak powiedzieć, zbawienia, wypełnienia obietnic. Bo co mówi? Co mówi? Sławiła Boga, wysławiała, czyli pewno może śpiewała, nie wiemy co mówiła dokładnie, ale wysławiała Boga i mówiła o Nim wszystkim. Wszystkim, jak to no, spotyka się z świętą rodziną, ale mówiła wszystkim. Mamy więc tutaj ten entuzjazm wiary jej, entuzjazm radości wielkiej, tak? Wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Izraela. Czyli wyzwolenie właśnie, czyli głosi nie tyle mękę, co już zmartwychwstanie, wyzwolenie. Nie mówi nic o krzyżu, o znaku sprzeciwu, o mieczu, tylko wychwala, raduje się, mówi wszystkim, że przyszła godzina wyzwolenia Jeruzalem. No Jeruzalem jest symbolem, jest miasto święte, symbol właśnie Izraela, tak? Apokalipsa do niej będzie nawiązywać także. Czyli mamy perspektywę tego ostatecznego zwycięstwa. Dała więc Anna rodzicom Jezusa, Maryi i Józefowi pewność zbawienia, że oni mają udział w tym zbawieniu, że ten krzyż, cierpienie, które przyjdzie, ma perspektywę jaką? No właśnie pozytywną, prowadzi do wyzwolenia nie tylko ich, ale całej Jeruzalem, całego ludu Bożego. Czego uczymy się od Józefa, który słyszy pewno tę Annę, słyszał? Uczy nas czego? Że udziałem ludzi ubogich jest bliskość Boga. Anna także, podobnie jak Symeon, widzi w Jezusie, tamten wziął go w ramiona, tutaj nie mamy tej sceny, ale widzi w Jezusie realizację wszystkich zapowiedzi Bożych, aż w perspektywie tej ostatecznej. Czyli na pewno Józef umocnił się, także Maryja, na dalsze wypełnianie woli Bożej. Maryja usłyszała, że miecz przeniknie jej duszę, a tutaj Anna wychwala Boga, że nadszedł czas wyzwolenia, a nie tylko męki, wyzwolenia, zbawienia. Oczywiście trzeba przejść przez krzyż, tak, ale zmartwychwstanie jest celem. Ta pewność zbawienia jest zawsze źródłem mocy, radości. Jeżeli mamy świadczyć o Bogu,
to podtrzymuje nas w tym świadectwie co? Pewność zbawienia, wybawienia, wyzwolenia, nawet gdyby ono przyszło po naszej śmierci. Ja bym na tym zakończył. Może nasunęły się wam jakieś pytania, jakieś wątpliwości, może do powiedzenia. No tutaj zauważcie, ten Józef jest troszkę w cieniu. Tak ja próbowałem pokazać go, bo czasowniki są w liczbie mnogiej, więc tam Józef jest obecny. On uczy się tak jak Maryja, bycia przy Jezusie, no i służby, zbawieniu. Także to jest takie zachęta do tego, żeby także się przyłożyć do tego, żeby nasz udział w dziele zbawienia był jakiś taki no, mocny. Moc. Na ile nas stać? Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech wstąpi na was, pozostanie na zawsze. Amen. A z Bogiem za tydzień zobaczymy.